Hej, cześć siemanowi tym wszystkich bardzo serdecznie. Jestem super, to kolejny człowiek z kolejnej z Chicken Invaders, a nie z kolejnej gry, to chciałem powiedzieć. I przyjęłaś ta seria nawet dobrze, około 1000 wyświetleń, dosyć sporo łapek w gry, pozytywnych komentarzy. Także słuchajcie, umawiam się z wami w ten sposób. Robię jeszcze 2 odcinki z tej gry, tak żeby były równo 3 na kanale. I zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Czy wyświetlenia będą na podobnym poziomie, czy spadną i lub wzrosną, nie? Ja, jeśli wzrosną, będą na podobnym, to zostajemy z tą grą i kontynuujemy ją do końca. Jeżeli no, aktywność strasznie spadnie, coś ten, to wiadomo, zostawiam ją i szukamy następnej. Także pokażcie łapkami, że chcecie tą grę, a lub że jej nie chcecie. Dobra, także lecimy, słuchajcie, z samym Chicken Invaders. O, fajnie, czarny ekran, ale tak, powinno się już naprawić. Tak, jesteśmy w grze, jak widzicie. I uwaga, uwaga, jesteśmy na A35, ostatnio, meduzy. Jak ostatnio pamiętaliście, mieliśmy trochę mniej energii, ale źle mi się gra zapisała i od nowa musiałem bossa pokonać, więc na szczęście mam teraz aż 5 energii, no i trochę mi się broń zmieniła, jak widzicie. Okej, okay, zniszczyliśmy wszystkie meduzy, super. Tylko ja tu miałem walczyć właśnie z kurczakami, a nie z meduzami. W ogóle teraz te kurczaki nurkują, no nie. Co to jest jakieś Chicken snorkeling, dobra, nieważne. Chodźcie tu, come to papa. Dawać mi skrzydełka. Pięknie, bo skrzydełka chyba życia dają. Mam tu... Ups. 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 Ale... Okej, tego to ja się nie spodziewałem. Tego to ja się kurde nie spodziewałem. Okej, no dobra, niech będzie. No okej, dobra, to było ciekawe. No spoko, zacznijmy od nowa w takim razie. Nie wiedziałem, że można się rozbić uderzając od nosa, mo. No dobra, chociaż niby to jest sensowne, no ale kurde, bez przesady. Dobra, tych odczalajmy szybko. Oj, tym razem nie zdaje mi tak dużo, bo mieliśmy 4, a nie 5 energii. No ale dobra, lecimy dalej. Tym razem trzeba pamiętać, nie dotykać dna. Oj, właśnie, bo to dno... Kurde, mogliby dać też jakieś ostrzeżenie czy coś. Oni tak nie wyjechali, kurde, na Janusza i się cieszą, że o, ale beka będzie, jak się ludzie porozbijają. Hej, ale dawać mi te... a chociaż nie, to jest... Czym ty jesteś? Nie wiem, czym ty jesteś, a jesteś dobre. Dobra, nie chcę różowego prezentu. Chociaż nie chcę go. On jest chyba lepszy był. Taki, chociaż dziwny, nie lepszy. Tamto chyba co miałem, ten stary promień pomarańczowy był dobry. Chociaż w tym zobaczcie, jak długo możemy strzelać bez przegrzania, tak naprawdę też jest plus. Dobra, niech to strzela. Okej, fajnie. Okej, tam chyba będzie klucz. Musimy to zniszczyć. Mam nadzieję, że góry mogę dotknąć. O nie. Dobra, jest, żyjemy. Dobra, tych zostawmy. No. Idź stąd, Andrzej. Ja cię tu nie potrzebuję. Idź, dobrze, pięknie. Między rakietami. Dobra, mamy to mniej więcej. Ale to mamy, ty też umrzyj. Super, dzięki, o to mi chodziło. Okej, to jest safe zone. Na pewno tu jest safe zone, tu gdzie te przez te kamienie sobie będziemy teraz przelatywać. Dobra, chcę to. Chociaż tu jednak mogło być lepsze tamto. No ale dobra. Zostawmy, co robi ta macka? Czym ty jesteś, macko? A ona się chyba wysuwa. Mogę przez to przelecieć, okej, ale wolę lecieć nad tym kamieniem. Ale pani macko! Okej, strefa niebezpieczna. Dobrze, że tym razem chociaż napisali takie rzeczy. Okej. No tak, jak ja mam teraz tego uniknąć? Zaraz mi coś jeszcze z prawej pewnie wyleci. Okej, żyjemy. Lecimy sobie w sam róg. Już dalej niestety nie możemy pójść w róg. No ale żyjemy, co ciekawe. Wiedziałem, że tak będzie. Kurde, no. W tej grze można się tego spodziewać. Było, wow, co się stało? Halo, pani gro. Dobra, już zmyliła, ale dała radę. Nie wiadomo, co chodzi, słuchajcie. Tak, se po prostu wezmę. No, tu jest bezpieczna strefa, a nie... na mocy 2, tak ten, napierdzielamy. No, dobra, nieważne. Nie chcę czerwonego, ja chcę to. To była chyba jakaś niebieska paczka. Oni powinni pisać, kiedy się kończą te safe zony. Kurde, znowu róż. Dobra, biorę róż. To jest fajne, to jest jednak fajne, ta macka. Dobra, safe zone. Trzepię ich macką, no dobra. Niech będzie. Tylko czy ta macka, kurde, te macki się szybko przegrzewają, wcale nie są efektowne. No dobra, trudno.
A, już jak wzięliśmy, to wzięliśmy. O! Dobra, już myślałem, że... Idź! Idź! Akysz! Nie! 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 Akysz! Powiedziałem coś. Won! Umrzyj! No! No! Z dupy ta maska wyszła! Że tak się brzydko wyrażę. Okej, teraz kurczaki, żeby mi chociaż trochę mocy dali, to by było miło. Aha, no dobra, czyli rozumiem, nie mogę liczyć na żadne power-upy. Okej, no niech będzie. Dobra, jednak mogłem policzyć na tego power-upa. Czy stąd mi maski nie powychodzą? Nie, dobra. Tylko czemu latamy pod wodą? Stąd, dobra, rozumiem, nie maski, tylko kurczaki. Dobra, gin, tylko... Czym wy jesteście, że wychodzicie z takich rzeczy, ja się pytam? Z czego są zrobione te kurczaki? No nie, niebieski prezent, a w sumie chcę niebieski. Zostaję przy niebieskim, słuchajcie, musimy zbierać jeden kolor. U niebieski jest fajny, nie przegrzewa się szybko, a zobaczcie jak siekamy tym. Dobra, bić to. Bycz. A, dawać, pięknie, słuchajcie, po prostu pięknie, robimy to. Ale teraz naprawdę, ta gra jest ciężka, wam powiem, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak ciężkie. Umrzyj, dobrze, o, wreszcie lecimy w jakąś normalną stronę. Duże przybliżenie. To ja muszę, okej. Muszę uważać tylko na takie wysunięte chyba kamienie, tak mi się wydaje. No i fajnie. Ale w sumie, z drugiej strony, zobaczcie sobie, jak na przykład ciężko teraz zniszczyć taką łódkę. Zobaczcie, nie mogę nic zrobić tym łódką! Łódki, umrzyjcie! Czemu te promienie są dobre na duże grupki, a już widzę, że jednak z bossem będzie ciężko z tymi promieniami. O kurde, w co ja się wpakowałem? Ła, wy, może dla was to się nie wydaje jakieś mega ciężkie, ale wieście, że ja tu się tak na maksa skupiam, że nie, że aż ciężko mi czasem komentować. Umrzyj! Mega to jest ciężkie, dobra, zaraz będzie, słuchajcie, boss. Jeszcze czego, że ja się spytam, ja mam moc 2, nie kurde 10. Idź to, macko, idź, nie wychylaj się, nie, akysz, pięknie. Dobra. Uff, ciężka jest ta gra. Dobra, ale przynajmniej na kury mamy dobrze, prawie dobrze. Ej, w którą stronę się ta macka zawija, przepraszam bardzo. Chociaż dobra, może zmieńmy jednak, czym ty byłeś? Ty byłeś tym, dobra, to będzie mocniejszy na bossa. Bierzmy czerwony prezent i go zostawmy już. Czerwony będzie porządny na bossa, słuchajcie. Teraz schowajmy się trochę do tyłu. Oj, też się szybko aż tak nie przegrzewa, okej, to mogę złapać. A, mamy aż 4 te. Okej, ty masz to samo, widzę. No dobra. Skoro to samo, to będzie ciekawa bitwa. Mamy rakiety. No i gdzie ty się pojawiasz? Umrzyj. O, fajnie, dzięki. Dawać mi klucza, nie wiem co robią w sumie te klucze dokładnie. O, okej, pięknie, zobaczcie kolejny power up. Okej, musimy mega uważać, słuchajcie, ja się mega boję. To jest tak ciężkie, Jezu. No nie, rakieto. No wyleć tu, no nie, jednak nie. Skubane to, no. Ile mam w ogóle mocy? Mam 6 mocy, słuchajcie. Gin, laserze głupi. Dobra, niech mi się to nie przegrzewa. Słuchajcie, damy radę z bossem. Ciężki jest ten boss, jest, bo te jego czerwone laserki szybko mega latają. Dobra, tu to ostrzelajmy. Meduzy też ostrzelajmy. Jest z taką mocą, to ja mogę walczyć z tymi meduzami. Ale dać mi to. Okej, moc 7, słuchajcie, moc 7. Nie mogę tego stracić. Trzymajcie za mnie kciuki, że to zrobimy. Więc to może... Nie no, ale wydaje mi się, że jednak wydeszła mam ci trochę emocji. Bo ja tu się naprawdę mega skupiam, ale nie wiem, czy to was tak bardzo interesuje po prostu jak mnie. Okej, dawać, dajemy radę! No i moc 7, poszła się. Jakby tak kulturalnie powiedzieć. Nie da się tego kulturalnie powiedzieć. Psu w dupę. Nie no dobra, nie, przepraszam. Miałem być kulturalny odcineczka. Ale te meduzy bardzo często dają power-upy. To mi się podoba. Okej. Nie możemy tego stracić. Dobra, tutaj róbmy nalot. Szybki nalot, słuchajcie. Jak on się pojawia, robimy szybki nalocik. I zobaczmy tutaj. Nalot! Dawać. Słuchajcie, patrzcie jak im schodzi. Chociaż teraz jak robię taki nalot, to wcześniej jak normalnie mu schodziło. O, chyba zbugowaliśmy grę, bo zobaczcie, w ogóle się nie przegrzewa. Jak się trzyma, to się przegrzewa. Okej, czyli jakby tutaj możemy to w ten sposób jakby, nie wiem, coś ala bugować. Bo zobaczcie, jak robimy tak, strzelamy szybciej, a nie przegrzewamy się. To jest jednak dobre. Słuchajcie, fajny jest ten czerwony promień. Kurde, szkoda, że nie dostaliśmy tej energii. Ale okej, teraz będę maszował strasznie. To jest!
Udało się, tylko szkoda, że nie dostaliśmy za to energii. Nie, dostaliśmy jedną. Okej. Okay. Co to jest? Dron? Fidget spinner? Nie wiem. Nas potem... Okej. Okay. Satelita może strzelać równo z twoimi broniami. No dobra. Okej, okay, podsumowanie tam nieważne. Zobaczmy jeszcze jednego bossa, takich ostatnio dwóch bossów. Chapter 5, okej. Okay. Źródło mocy. Dobra, na 5 energii mam całkiem pokaźny promień bez przegrzewania się. Aha, dobra. Tylko będzie mnie denerwowało, już widzę takie klikanie ciągłe. No ale okej, okay, zobaczymy. Może nie będzie aż tak źle. Na bossów jest to dobre bynajmniej. Dobra, uwaga. Nie, no mamy to. Słuchajcie, będę trzymał czasami, ale też będę klikał, jeżeli będzie coś większego. Mam nadzieję, że nie dałem za głośno muzyki, ale powinniśmy to przeżyć. Dobra, co tu się dzieje? Aha, tu jeszcze jeden figofago został, tylko przez oświetlenie go nie zobaczyłem. Dobra, pięknie. Co teraz? Okej. Okay. Jakieś dziwne potworki. Okej, okay, nie mają zbroje. Dobra, to tu pospamimy jednak trochę tymi promieniami, bo one się przydadzą, żeby szybciej trochę leciały. Okej. Okay. Słuchajcie, to jest chyba jakiś bug gry po prostu, niedopracowanie, bo to nie może być, że dwa razy szybsze strzelanie za nic tak naprawdę. Słuchajcie, trzymamy, przegrzewa się. Nie trzymamy, tylko napierdzielamy, nie przegrzewa się, nie? Dobra, o, ale to chyba możemy spotrzymać, dokładnie. Bo też aż nie ręka zaraz będzie od tego boleć. No nie, tu musielibyśmy klikać. Nie chcę niebieskiego prezentu. Gin niebieski prezencie. Nie chcę, o, to było bliskie. To było bliskie. Dobra. Okej, okay, zobaczcie, nie ma szans, nie ma szans, to mi nie przejdzie. A gdybyśmy, zobaczcie, co by się tu działo, gdybyśmy mieli moc 1 tak naprawdę. Gdybyśmy chyba tutaj przegrali od razu, to byłaby instant śmierć po prostu. Nie wiem, co tam monety nam, czy możemy coś za nie potem kupić, ale miejmy nadzieję, że tak. O, ale ja się skupić tutaj muszę. Szybko, klikamy, 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 klikamy. Ile tego leci? Zaraz mi palce odpadną, słuchajcie, zaraz sobie połam jeszcze palce oprócz nogi. Bo jakby ktoś nie wiedział, teraz ogólnie siedzę z gipsem w domu. W gipsie, bo sobie połamam na zawodach koszykówki nogę. Ale... Okej. Okay. To było ciekawe. O ty, cwaniaka, kuuu. Dobra, gin, gin, gin. Aha, i to będzie tak nalatywało, dopóki nie zniszczę UFO. No okej, okay. Spoko, spoko, dobrze wiecie. A tak można sobie chyba punkty tutaj nabijać nieźle z tego, co widzę. W taki sposób. Tam te klucze farmić i na takie... Dobra, strzelam to rakietą, bo mnie to denerwuje. Pięknie. Dawać mi kluczyk. Tu się przebijamy. Rakieta. A już bym miał, kurde, 10. Już bym miał 10 mocy, ale nie. No nie! Nie! Nie, gin. Ja się tak bawić nie będę. Umrzyj, umrzyj, umrzyj. To było smutne. Jeden mocy. Jeden mocy. O nie. No dobra, słuchajcie, trzymajcie kciuki. Już te palce bolą to masowanie. Jak zaraz mi tu boss wyleci, to dopiero będzie ciekawie. No dobra, zobaczcie, mamy jedno życie. O kurde. Niedobrze, ale trzymajcie kciuki. Dobra, gra chyba... Albo weźmy sobie to czarne. Właśnie, te czarne pewnie były lepsze. I zobaczcie, z nimi jest ta sama sytuacja. Dobra, grup, z tego wypada rakieta. Fajnie. Niech jestem głupi. Nie, nie. Smutek. Ale co te rakiety? Czy to mi spadnie teraz do 17, tam gdzie mam 18? Okej. Okay. Naklejmy flam mission, name continue. Nie, do 16 mi to spadło, ale żyjemy, słuchajcie, od nowa jesteśmy, słuchajcie, nie będę to od nowa przechodził, bo chyba mam się na to, nie chcę teraz oglądać od nowa. Dokończymy to w następnym odcineczku, także słuchajcie, jeżeli ten odcinek się spodobał, stawiacie po sobie łapy w grę, skomentarz, bo to mnie naprawdę motywuje. Pokażcie, że chcecie tą serię, będę wdzięczny oczywiście, bo mi się nawet ta gierka podoba. Treść tu trzeba skupić, ale wydaje mi się, że gierka też wam się spodobała, także ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się już w kolejnym odcinku, na razie.